Robert Gain, zawodnika Pepiła. Mecz wygrany 2-6, ale do 82 minuty to tutaj pachniało niezłą niespodzianką. No na pewno, trochę sobie narobiliśmy problemów, ale na szczęście dzisiaj drużyna pokazała charakter i jest wysoka wygrana. Wszyscy się cieszymy i miejmy nadzieję, że za tydzień też tak będzie. Po pierwszej połowie wyglądało to w miarę spokojnie. Prowadziliście 2-0, w tym jedna twoja bramka. W drugiej połowie tak naprawdę już w pierwszej minucie chyba ty mogłeś ten mecz zamknąć. Tak, ja w sumie moim zamysłem było podanie do Oskara, ale nie wiem, trochę mi piłka uciekła i no niestety się nie udało. No prawda, pierwszą połowę akurat zagraliśmy bardzo dobrze, w drugiej trochę błędów, trochę niepewności weszło, ale na szczęście się udało. Jak to jest, kiedy dostajecie strzał na 2-2 i zostaje 8 minut do końca i trzeba pokazać charakter i ten mecz po prostu wygrać? Co się wtedy dzieje w głowach twoich i kolegów? No w mojej było na pewno to, że wygramy ten mecz. Ja od początku wiedziałem, jak padła bramka na 2-2, byłem nastawiony na to, że wygramy dzisiaj. Nie wiem, co było w głowach kolegów, no ale chyba pokazali, że było to samo, na szczęście. Postrafiliście strzelić 4 bramki w 7 ostatnich minut, ale to jest trochę zupełnie inaczej, bo przeciwnik też się otworzył, ale w pierwszej połowie mecz przez przynajmniej 30 minut, pierwszych 30 minut był bardzo wyrównanym, walka trwała w środku pola. Udało się dopiero wam to przełamać pod koniec pierwszej połowy. Chciałem się zapytać o tą pierwszą połowę, bo widać było, że Sokół dosyć mocno wyszedł, tak agresywnie i twardo trzeba było walczyć o swoje. No na pewno, nic dziwnego. Tutaj jest dosyć małe boisko, także no, nie dziwię się wcale, że chłopaki dzisiaj wyszli na nas wysoko. Nawet jeśli trochę piłkarsko odstawali, no to muszą pokazać coś charakterem. Za tydzień bardzo ważne spotkanie. Już jesteśmy po. Jest zadowolenie, że ten mecz został wygrany. 3 punkty dopisane, 6 goli do przodu, 2 do tyłu, ale bilans jest na naszą korzyść. Ale za tydzień, chyba już od poniedziałku, przygotowania do meczu jesieni? No oczywiście, że to będzie mecz jesieni. Trzeba się dobrze przygotować w tym tygodniu i miejmy nadzieję, że dzisiejsza wygrana, druga z rzędu, nam pozwoli za tydzień też wygrać. Bo w sumie zwyczajnie nie mamy przegrywać w Pile. Właśnie, czy taka seria 2, 3, 4 wygranych meczów pod rząd jest po prostu wam jako zawodnikom potrzebna, żeby można było się rozpędzić i pokazać, że w tym zespole czują ogromne możliwości? No oczywiście, że tak jest potrzebne. Myślę, że w każdym zespole takie pasy wygranych. No na szczęście się udaje na razie. Trochę punktów straciliśmy niestety, no ale cóż, co zrobić? Grać i wygrywać. Dokładnie. Powodzenia zatem. Dzięki. Kacper Palacz, ze mną jest zawodnik, który nie zagrał od początku. To była taka decyzja trenera, czy po prostu inne okoliczności spowodowały, że nie zagrałeś od początku dzisiaj? Nie, myślę, że to była decyzja trenera, jednak nie odbyłem wszystkich jednostek treningowych z powodu mojego wyjazdu. No, łączę jeszcze treningi i hobby właśnie w jedność. Niestety to średnio mi się zgrywa, bo to jednak Warszawa, Piła to trochę odległości, ale staram się pomagać drużynie, kiedy mogę być, wracam, jestem, pomagam, dzisiaj się udało, więc jestem zadowolony z drużyny i z siebie przede wszystkim. Co prawda 30 minut, ale mam nadzieję, że coś tam pokazałem. Po pierwszej połowie można powiedzieć, że na drugą wchodziłeś przy stanie 2-0 i tak naprawdę można było powiedzieć, że mecz spokojny jest do wygrania, tym bardziej jeszcze były dwie sytuacje i Roberta Grenia i Kuby Pawłowskiego do tego, żeby spokojnie podwyższyć na 4-0, a tu się okazuje, że z 2-0 spokojnego meczu robi się 2-2 i Joker Kacper Palacz i jego czupryna powoduje, że jest 3-2. Tak, te dodatkowe centymetry trochę pomogły. No ale myślę, że to trochę spowodowane było już tym luzem. 2-0 było do przerwy, do nawet tej 70 którejś minuty ciągle było tak samo. Nagle straciliśmy dwie bramki, parę błędów trochę ze środka. Myślę, że to ja też mogłem tam trochę ponaprawiać. Ale pokazaliśmy charakter, wróciliśmy do gry, jesteśmy drużyną lepszą. Po prostu zdarzyły się dwa błędy. No, jednak piłka to gra błędów i trzeba być tego świadomym. Zostało mało czasu na odrobienie, znaczy na to, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, bo 7 minut, zresztą myślę, że Damasławek też chciał. Skoro zrobił 2-2, to chciał zrobić 3-2, tak samo jak i wy. Ale Kacper Palacz ma to do siebie, jak się obserwuje jego grę, że on potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.
no coś w tym jest, jakiś może instynkt napastnika, tak? No sam miałem jeszcze jedną taką sytuację, ale trochę taki farfocel poszedł po ziemi i nie doturlała się niestety do bramki, obrońca wybił. Ale faktycznie no coś w tym jest, jak jednak jestem na tej dziesiątce, to zawsze więcej mam tych sytuacji, koledzy zauważyłem, że też, a jak jestem na boku, to ani ja nie mam, ani koledzy zbytnio nie mają, więc to tak. Delikatna sugestia do trenera, że jednak Kacper Palasz to jest ta dycha? Nie, myślę, że to po prostu taki zbieg okoliczności akurat dzisiaj, no. Dobrze, przed wami jest kolejny mecz, bardzo ważny zresztą, Orkan Śmiłowa przyjeżdża do Piły, lider, który przynajmniej do tego momentu, kiedy wywiad przeprowadzamy, bez straty punktu. Tak, w sumie fajnie by było nawet zawalczyć z liderem w moim imieniu, bo jednak jestem wychowankiem poniekąd Śmiłowa. Grałem tam z chłopakami, awansowaliśmy nawet do czwartej ligi i myślę, że fajnie by było się z nimi znowu zmierzyć tutaj w lidze, nawet powalczyć może o jakieś punkty, no awans w przyszłości. No, chciałbym wystąpić, ale zobaczymy, czy studia mi na to pozwolą. W takim razie powodzenia Kacper na studiach i na boisku. Dziękuję. Z nami jest tym razem trener Sokoła Adam Osławek. Panie trenerze, tak naprawdę czy zabrakło 7 minut? Czego zabrakło waszej drużynie do tego, żeby ten mecz zremisować, bądź nawet wygrać? Bo wiadomo, że jeszcze strzeliście na 2-2 tą bramkę, to już szło parcie, żeby ten mecz przechylić na swoją korzyść. No, zabrakło tych 7 minut zdecydowanie, żeby ten mecz jeszcze dociągnąć. Biegaliśmy dobrze w drugiej połowie, no niestety taki błąd, jaki się zdarzył naszemu bramkarzowi, no karygodny, no niestety, podłamało to skrzydła naszym zawodnikom i zabrakło po prostu, posypało się, zresztą to było widać. To zacznijmy może od początku. Pierwsze minuty to walka, duże walki w środku pola. Pana zawodnicy bardzo mocno, intensywnie biegali. Takie były pana założenia przed tym meczem? Takie są nasze zawsze założenia. Mamy dobre skrzydła, mamy bieganie. No niestety w ostatnich meczach dużo nam się przydarza niedokładności, niedokładnych podań. I z tego niestety przeciwnicy sobie robią mnóstwo sytuacji w meczach z nami. Ale swoje sytuacje również mieliście. Czy problemy ze skutecznością to też jest jakiś mankament, który należałoby jeszcze poprawić? Powiedziałbym, że w tym meczu mieliśmy wyjątkowo mało swoich sytuacji, bo z reguły mamy ich dużo więcej. I to jest jeden z naszych głównych właśnie problemów, ta skuteczność skrzydłowych. Jednego, szczególnie na lewej stronie, mieliśmy tutaj przykład w pierwszej połowie, to była jego bodajże 7. albo 8. sytuacja w ostatnich 4-5 meczach identyczna. No i nie potrafimy zamienić tego na bramki. 2-0 do przerwy, to był wynik, jak schodziliście do szatni. Później było jeszcze parę sytuacji po jednej i drugiej ze stron, ale w momencie, kiedy wystrzeliliście tą bramkę bodajże na początku 70 minuty na 1-2, to obudziło to dodatkowe pokłady energii w pana zespole? Oczywiście, że tak. Szkoda, że ta bramka padła tak późno, bo jak mówię, mieliśmy też swoje sytuacje, choć nie było ich za dużo. Bramka zawsze dodaje skrzydeł, no ale jak się traci na 3-2 w końcówce meczu takim bramkę, jak my straciliśmy, no to nie dziwię się chłopakom, że to się posypało, no bo to nie miało prawa bytu, że tak powiem. Czyli rozumiem, że po prostu poszło podłamanie, a następne bramki były konsekwencją tego, że już zespół siadł psychicznie i nie był w stanie się po prostu z murawy podnieść. Oczywiście, to jest nasz też taki problem od ostatnich kilku tygodni. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, sporym dołku psychicznym. Odnotowaliśmy szereg 4 bodajże remisów, z czego 3 praktycznie powinny się zakończyć naszym zwycięstwem. Myślę, że to też wpłynęło negatywnie na zespół. W takim razie jakie cele przed panem i przed zespołem na tą drugą część rundy jesiennej? Został miesiąc czasu do tego, żeby tą rundę zakończyć. I jakie sobie stawiacie założenia na te ostatnie mecze? Założenie może być tylko jedno, utrzymać się w tej lidze, patrząc na obecną sytuację w tabeli. No, na nic więcej nie możemy w tym sezonie liczyć. A jaka pana zdaniem w tym sezonie jest ta liga okręgowa? Mamy kilku spadkowiczów z piątej ligi. Mamy 2 dosyć silnych beniaminków, przynajmniej tak pokazuje tabela, że są w górnej połówce. Czy ta liga jest silna i bardzo wyrównana i każdy może z każdym powalczyć? Ja nie pamiętam, żeby liga okręgowa w ostatnich czasach była tak silna. Naprawdę zespoły się powzmacniały i to personalnie. I to widać po prostu, jak się gra mecze. My też mieliśmy 3 nowych chłopaków w zespole, no ale no, jak widać, czegoś brakuje, cały czas za mało. Myślę, że wszystkie zespoły poszły do przodu, że wszyscy wiedzieli o tym, że będzie ciężko się utrzymać tutaj, walczyć o awans. I, no, ciężko. Mocna po prostu liga. Bardzo mocna. Tak na okręgową.
Panie trenerze, zapytam o jeszcze jedną rzecz, ponieważ bodajże 2 lata temu mieliśmy tutaj okazję też być jako klub piłkarski Piła, ale to dotyczyło meczu juniorów starszych i walczyliśmy wtedy z wami o awans do Ligi Wojewódzkiej. Jak u was z wychowankami, z tymi chłopakami, którzy 2 lata temu grali w tym meczu? Czy oni wchodzą do pańskiego zespołu? Jak się kształtuje ta liczba wychowanków w zespole Sokoła Damosławek? Te mecze dobrze pamiętam, wtedy byłem akurat trenerem tych juniorów i u was też byłem z nimi. Mamy bardzo dużo młodzieżowców. Dzisiaj na 7 rezerwowych to było 6 młodzieżowców i 3 młodzieżowców w pierwszym składzie. Mamy jeszcze w obwodzie 2, którzy nie mogli dzisiaj wystąpić z powodów zdrowotnych. Staramy się ich na bieżąco wprowadzać, dawać jak najwięcej minut, no ale sytuacja boiskowa nie sprzyja temu, że tak powiem, ogrywaniu młodych zawodników. No ciężko. Musimy zobaczyć, jak to się rozwinie w przyszłym rundzie i podjąć pewne decyzje. Czyli liga jest na tyle trudna i na tyle mocna, że po prostu ciężko młodzież wprowadzać, bo po prostu w tej lidze bardzo mocno liczą się punkty? Oczywiście. No, jeżeli ktoś tam ma środek tabeli czy pierwszą połowę, no to wtedy może sobie wprowadzać tą młodzież i, że tak powiem, ryzykować w pewnych meczach. W takich meczach jak dzisiaj z nożem na gardle w naszej sytuacji, no ciężko wprowadzać takie zmiany, które nie są po prostu wymuszone taktyką lub kontuzjami. Dziękuję panie trenerze i powodzenia. Dziękuję.